No to dobra, no to super, to jedziemy w takim razie. Ready? Tak jest. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic i wracamy do tematu takiego cyfrowo-digitalowo-automatycznego, robotycznego. Dzisiaj moimi gośćmi są Krzysztof i Konrad z firmy Mindbox. Cześć panowie. Cześć. Dzień dobry, cześć. Słuchajcie, ja was tak po imionach przedstawiłem, ale to jest dobra okazja, żeby każdy z was o sobie ze trzy zdania powiedział. Krzysztof, zacznijmy od ciebie. Nazywam się Krzysztof Kuczkowski, tak jak powiedziałeś Wiktor, razem z Konradem jesteśmy z firmy Mindbox. Ja w Mindboxie odpowiadam za, opiekuję się zespołem inteligentnej automatyzacji procesów, więc opiekuję się całym naszym zespołem i oprócz tego też jestem programistą, jak czas oczywiście pozwala w te inne obowiązki to wpleść. To super. Konrad, to dorzucaj coś od siebie. Ja może to dam, bo Krzysiek jest taki skromny, jemu to pewnie nie jest może na rękę powiedzieć, ale też Krzysiek tygodnie jest Most Valuable Professional wyróżnionym przez UiPath w gronie 60 paru osób na świecie, więc myślę, że oprócz tego, że jest programistą i rozwija tą linię, to jeszcze robi to na skalę światową i jest rozpoznawalny pod tym względem. To tak uzupełniając, natomiast ja jestem w Mindboxie odpowiedzialny za rozwój biznesu i faktycznie za zbudowanie na bazie dobrych referencji, wdrożeń i projektów i też know-how i umiejętności, jakie są w Mindboxie, jak najbardziej kompleksowej i pełnej oferty dla klientów, żeby rzeczywiście ta automatyzacja była, no przynosi jak największe korzyści i mogła pchać naszych klientów do przodu. Więc jestem tutaj odpowiedzialny właśnie za rozwój tej za oferty zarówno produktowej, jak i usługowej. A z robotyzacją jestem związany już od lat też. Słuchajcie, być jedną z 60 osób na świecie to elita, panie Krzysztofie. Dziękuję. Krępuje to strasznie, jak nie lubię o tym mówić. No, dlatego znam dwóch. No właśnie, czasami trzeba mieć tą bratnią duszę kimś innym, żeby coś dopowiedzieć. Dobra, słuchajcie, to skoro zrobiliśmy sobie takie słowo wstępu, to już można się domyślić, że nasza rozmowa będzie szła w kierunku robotyzacji, automatyzacji. To jest temat, który akurat w moim podcaście dosyć regularnie się pojawia. Mam przyjemność rozmawiania z ludźmi, którzy reprezentują ten obszar biznesowy. No a ma to swój cel, no bo jakby nie było, świat coraz bardziej się automatyzuje i digitalizuje. No ale właśnie, tu pierwsze pytanie, czy on się digitalizuje i robotyzuje wystarczająco szybko, albo czy w ogóle świadomość tego, że może się digitalizować i robotyzować w różnych branżach jest powszechna już. Czy uważacie, że to jednak jeszcze wymaga trochę roboty? Konrad, chcesz zacząć, czy ja mogę? Mogę zacząć. Myślę, że na tak postawione pytanie odpowiedź chyba zawsze będzie, że niewystarczająco. Tutaj są... Myślałem, że bardziej powiesz, to zależy. Tak, to też, aczkolwiek tutaj chyba nie zależy. Tutaj faktycznie jest tak, że mam w głowie zawsze przy okazji rozmowy na ten temat dwie siły, dwa trendy, które wpływają na to, że jednak niewystarczająco. Pierwszy jest taki, że wciąż pracownicy biurowi wykonują czynności, których w XXI wieku, szczególnie w roku 2021, wykonywać po prostu nie powinni. Mamy niejednokrotnie wykwalifikowanych ludzi, specjalistów, którzy mają ambicje, chcą się rozwijać, a jednak wykonują czynności dosyć mocno powtarzalne, które jednak i tej umiejętności nie wymagają i co gorsza też nie rozwijają. Nie? I to nie jest pozytywne. Raczej żyję w przeświadczeniu, że każdy z nas ma ochotę spojrzeć sobie na siebie samego 5 lat wstecz i widzieć, że się rozwinął, że potrafi coś nowego, że jego umiejętności i możliwości wzrosły. I każda godzina spędzona na tym, żeby coś przeklepać, odklikać, załatać dziurę, którą gdzieś tam informatycznie się wcześniej nie udało, no to jest w pewnym sensie stracona i ona też oczywiście nie wpływa pozytywnie na motywację. Pierwsza rzecz jest taka, że no, automatyzacja ma przede wszystkim, tak jak od zawsze, pomagała ludzkości, tak teraz ma nam po prostu pomagać w pracy. Natomiast druga rzecz, która uważam, że no jeszcze bardziej determinuje tak na przyszłość, że my niewystarczająco szybko się automatyzujemy, to takie duże trendy, gdzie de facto jakby spojrzeć czy na nasz kraj, czy na nasz kontynent, czy w zasadzie na każdy kontynent poza Afryką, to my będziemy mieć coraz mniej ludzi do pracy.
a tej pracy nie ubywa. I oczywiście to pewnie nie jest pełny obraz, natomiast no my nie możemy, my nie jesteśmy jako społeczeństwo, nawet tutaj na naszym lokalnym podwórku, nie jesteśmy na etapie, w którym możemy wzrost opierać na wzroście rąk do pracy. To tu nie jesteśmy. I w związku z tym szczególnie istotne jest, jeżeli myślimy o tym, żeby nam było lepiej, czy naszym dzieciom, żeby było lepiej, między innymi, to szczególnie ważne jest myślenie, no jak tą pracę możemy wykonywać mądrzej, inteligentniej i lepiej się skalować, no bo to jest tak naprawdę już w naszym interesie. Ja bym chciał tutaj dodać i uzupełnić trochę to, co Konrad powiedział. My widzimy, jak podejście do digitalizacji, automatyzacji też się zmienia w każdym roku i ten rok oraz poprzedni z pewnością to przyspieszył, no bo wiele firm jakby zostało postawione przed sytuacją, że nagle musieli się zdigitalizować, bo jednak wszystkich segregatorów, wszystkich dokumentów nie można było zabrać do domu, żeby pracować z domu, więc to z takich skutków pandemii, no to jest właśnie jeden z elementów, że ta digitalizacja mocno przyspieszyła, ale to i tak nie postępuje tak szybko, jakby nam się wydawało, że mogłoby postępować, bo jednak ta adaptacja z automatyzowanych procesów albo adaptacja współpracy ludzi z automatami czy z robotami, jakkolwiek to zabrzmi, jakby ta adaptacja zajmuje sporo czasu, ale tak jak powiedział Konrad, to chyba jest kierunek, który jest nieunikniony, no, nawet nie ze względu na to, że roboty zabiorą nam pracę, bo często pojawia się taki taka opinia prosto z Terminatora. Raczej automatyzacja i robotyzacja jest odpowiedzią na deficyty, na brak po prostu rąk do pracy. I my w naszym doświadczeniu jakby zautomatyzowaliśmy już grubo ponad 100 procesów. I żaden człowiek nie ucierpiał, nie? Z powodu tej automatyzacji, a wręcz przeciwnie. To jest tak, że jak w firmach pojawiają się pierwsze roboty czy jakieś zautomatyzowane procesy, to ludzie stwierdzają, okej, jakby nic się nie zadziało, nadal mam pracę, nadal tej pracy jest dużo, ta praca się zmieniła, bo jest bardziej twórcza, bardziej wymagająca, a roboty sobie robią to najbardziej żmudne, najbardziej powtarzalne i to jest fajne, tylko właśnie to potrzebna jest taka zmiana mentalna, a to zajmuje naprawdę sporo czasu. Okej, okay, super. Tak, Konrad, powiedziałeś o tej Afryce i tak mówisz, że cały świat tam poza Afryką, a ja mówię, Jesus, czy cały świat poza Afryką idzie w digitalizację i robotyzację? A to nie, no to jest kwestia tego dostępności do ludzi i wręcz powiększania populacji. No rzeczywiście, Afryka to jest chyba jedyny w tej chwili kontynent, gdzie nie narzekają na przyrost naturalny w porównaniu z resztą świata. No może tam jeszcze gdzieś tam jakieś kraje azjatyckie byśmy sobie do tego wrzucili. Ale okej, okay, słuchajcie, idziemy dalej. Wrzuciliście bardzo ciekawy wątek odnośnie procesów. Ty, Krzysztof, wspomniałeś, że już ponad setkę procesów żeście sobie tu zautomatyzowali. Moje pytanie klucz, bo to już padało w moim podcaście wcześniej, ale ja będę zawsze to zadawał. Co de facto w tej chwili się automatyzuje? Bo to powiedzenie, że coś, co jest powtarzalne, no to okej, to jest już takie trochę oklepane, ale ja myślę, że warto by było zwrócić uwagę, po pierwsze, które branże się interesują automatyzacją i digitalizacją procesów, a dwa, w ramach tych branż, o jakich my w ogóle działach i procesach mówimy? Bo okej, równie dobrze można powiedzieć, że wszystko można zdigitalizować, ale diabeł pewnie tkwi w szczegółach. To może na podstawie tej setki różnych procesów, które wyście robili, jakbyście mogli powiedzieć, jaki tu trend widzicie? Kogo najbardziej to dotyczy? Coż to nasze statystyki, to nawet widać po tych procesach, które my automatyzujemy, no to obszar finansów i księgowości to jest zawsze taki pierwszy wybór, bo tam najczęściej tych elementów, które trzeba przetwarzać, jest dużo. Czy to są jakieś faktury, czy to są jakieś zamówienia, tego najczęściej zawsze jest dużo. I to bardzo często jest taki pierwszy kierunek, który firmy obierają. Innym kierunkiem, i to też jest bardzo ciekawe, i tam jest naprawdę spory potencjał.
to jest wsparcie procesów sprzedażowych. I to tak mogłoby się wydawać, że to nie jest taki oczywisty kierunek, ale przy wsparciu procesów sprzedażowych tych kandydatów też jest sporo. I zaraz powiem jeszcze dwa czy trzy inne przykłady i powiem, jaka jest część wspólna tego, poza tą taką powtarzalnością. Innym obszarem to jest łańcuch dostaw. I tutaj w łańcuchu dostaw też jest często sporo kandydatów. Ciekawym obszarem też jest obszar logistyki i na przykład obszar HR, takiego twardego HR-u związanego gdzieś tam z rozliczeniami, z taką administracją dookoła zatrudnienia, ale też zdarza się sporo realizacji w obszarze takiego miękkiego HR-u. Jaka jest część wspólna tego? My jak staramy się patrzeć na procesy, to patrzymy, gdzie czegoś jest dużo, nie? I to patrzymy na kilka takich obszarów, albo dużo dokumentów tego samego, albo podobnego typu, albo gdzie na przykład są spore zespoły, chociażby kilkuosobowe, które wykonują mniej więcej tą samą pracę, albo gdzie pojawia się bardzo dużo wiadomości, więc jakby tam, gdzie czegoś jest dużo, mniej więcej w tym samym kształcie tej samej bryły, to bardzo często to jest, to już jest taki jeden z głównych wskaźników, który pokazuje, że coś warto automatyzować. My czasami z naszymi klientami, nawet jak rozmawiamy, bo klienci mówią, kurczę, ale właśnie jak wyszukiwać te procesy, to jednym z naszych pomysłów, które rzucamy, spójrzcie na waszą strukturę organizacyjną i zobaczcie, jak są ułożone zespoły, gdzie na przykład w danym zespole albo w danym podzespole, gdzie jest sporo osób, albo spójrzcie na swoje systemy informatyczne, gdzie pojawia się, które bazy najbardziej puchną, nie? Gdzie tych elementów jest najwięcej, więc staramy się patrzeć jakby z lotu ptaka, nawet z działem IT można pogadać, ok, przejrzyjcie wasze bazy i zobaczcie, gdzie jest największy przemiał transakcji i to może spowodować, że zaczynamy bliżej się przyglądać temu, co się dzieje w środku. Tak, ja myślę, że jakbym miał sprawić uzupełnić tę odpowiedź, Krzysiek, bo rzeczywiście no, Mindbox, tak, dużo dostawców automatyzacji czy robotyzacji, no, wywodzi się tego, my zaczęliśmy to robić od robotów. Teraz robimy już dużo tą automatyzację szerzej i to jest ważne, bo trochę tak jak ty, Wiktor, wspomniałeś nawet w pytaniu, że te powtarzalne rzeczy, które ludzie wykonują, to prawda. No i robotyzacja jest bardzo fajnym wytrychem, bardzo fajnie automatyzuje, natomiast ona też ma swoje ograniczenia. I ograniczenia wynikają chociażby z tego, że potencjał robotyzacyjny jest wprost uzależniony od tego, jak dużo mamy ustrukturyzowanych i zdigitalizowanych danych. No dlatego my też tutaj twierdzimy, że świat albo już jest na progu, albo zaraz będzie tego, gdzie no, dla robotów samych z siebie już tak dużo przestrzeni nie będzie i na procesy ich automatyzację trzeba spojrzeć dużo bardziej kompleksowo. I rzeczywiście w tym, co też wspomniałeś, Wiktor, w pytaniu przebrzmiewa takie trochę i błogosławieństwo, i przekleństwo samych robotów, ale też automatyzacji, że można wszędzie, byle było powtarzalnie dużo ludzi i tak się działo. No, prawda jest taka, że to jest prawda, tylko to jest i trudne dla kogoś takiego jak my komunikacyjnie, co z tego żyją i chcą zrobić biznes, bo to nie jest łatwo powiedzieć, że roboty się nadają wszędzie tam, gdzie można powtarzalne czynności robić. I z drugiej strony, co jest jeszcze ważniejsze, to brzmi dosyć abstrakcyjnie dla ludzi, którzy mają właśnie te roboty wdrażać u siebie i znaleźć dla nich miejsce. Stąd jak ja właśnie patrzę na te nasze procesy, gdzie 3/4 to jest finanse i księgowość, kilkanaście kolejnych procent to jest łańcuchy dostaw plus właśnie te wszystkie inne obszary, o których Krzysztof wspomniał, które można, myślę, w jakieś takie ogólny worek wrzucić właśnie takich obszarów administracyjno wspierających taki back office organizacji, to się chyba u nas też nie wzięło znikąd. No, Mindbox ma długoletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów ERP i współpracy właśnie szczególnie w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych, no w szczególności właśnie z zespołami finansowo-księgowymi czy po stronie IT z właścicielami tych systemów. I jednak to, że roboty się nadają wszędzie, to jedno, ale to, że my mamy tę ekspertyzę, że my widzieliśmy ich z tych procesów, że wdrożyliśmy ich z tych systemów, pozwala nam nie tylko zautomatyzować te powtarzalne czynności, ale pozwala nam też
bardziej spojrzeć na procesy w całości i bardziej też doradzić przy okazji automatyzacji, jakie korzyści można z tego osiągnąć. To jest bardzo ważne, bo rzeczywiście no roboty robimy po coś, no nie tylko po to, żeby je mieć, ale też żeby maksymalizować ich korzyści i faktycznie to tak się trochę u nas ułożyło naturalnie, natomiast coraz bardziej chyba sobie uświadamiamy, że ta taka wiedza domenowa no po prostu przynosi korzyści. Tak jak w pewnym momencie zaczęliśmy eksplorować obszary łańcucha dostaw, tak teraz twierdzę, że mamy naprawdę referencje, które pokazują, że ze strukturyzowaniem danych, z digitalizowaniem danych w tych miejscach właśnie czysto logistycznych też sobie można poradzić i też jesteśmy w stanie pomóc, no ale to się nie wzięło znikąd, a już na pewno się nie wzięło z tego, że my sobie mówimy, że roboty się nadają wszędzie tam, gdzie jest dużo dokumentów, tylko rzeczywiście no kilka takich przypadków musieliśmy razem obejrzeć, więc my się też tego musimy nauczyć i na nasze automaty też przy okazji. Słuchajcie, a to mam takie pytanie podchwytliwe. Czy można zrobić takiego robota, którego się kupuje z półki, w sensie, że nie wiem, jest jakiś gotowy moduł, załóżmy, że jeżeli jest firma, która ma swoją księgowość opartą na SAP-ie, dajmy na to, a wy, czy tam w ogóle ktokolwiek, kto robi roboty, też już wdrażał roboty właśnie w oparciu o środowisko SAP-a, to czy to oznacza, że taki nowy delikwent, to on może przyjść, o, to wyście robili, to ja sobie chcę wziąć ten moduł robota do SAP-a, ja sobie go wkleję i już on będzie pracował. Czy to jednak jest trochę większa filozofia, żeby dostosować robota do pracy? No to zależy. Jest kilka takich procesów, które są bardzo standardowe dla każdej firmy. I takim mega prostym, który łatwo można sobie wyobrazić, jest ściąganie danych z białej listy. Nie? No bo to jest takie bardzo, bardzo proste zagadnienie, ale to jest akurat coś, co ewentualnie można powtórzyć. Ale nasze doświadczenie pokazuje, że nawet mieliśmy taką sytuację w Scanii, o tym możemy opowiedzieć. W Scanii Polska wdrożyliśmy takiego mocno rozbudowanego robota, który księgował faktury kosztowe, tam z wykorzystaniem modeli uczenia maszynowego i ten robot, który w Polsce został zrealizowany, tam mocno się spodobał w całej grupie, no i cała grupa Scania, jakby inne jednostki z innych krajów stwierdziły, że one też chcą u ciebie mieć tego samego robota i pracowaliśmy na tych samych systemach. Teoretycznie jakby mamy do czynienia z bardzo podobnymi typami danych, bardzo podobne wymiary księgowe i tego robota chcieliśmy przenieść z pewnymi modyfikacjami do Scanii Benelux. No i przy takim projekcie okazało się, że jak zaczęliśmy wchodzić głęboko w ten proces, że mimo wszystko z powodu jakichś zmian, bardzo prosta przyczyna tam była. W Polsce na fakturach kosztowych raczej nie występuje numer zamówienia, nie występuje numer PO, a z kolei w Beneluxie większość faktur, tam ponad 90% faktur miało numer zamówienia na swoich fakturach i od razu numer zamówienia determinuje, w jaki sposób dana faktura powinna zostać rozliczona i to nam spowodowało, że wszystkie reguły, które mieliśmy zaimplementowane w Polsce, jakby traciły sens w Beneluxie, nie? I ta sama firma, te same systemy informatyczne, ten sam proces, a całkowicie inaczej, nie? I tak jest bardzo często, że nawet jak tak patrząc na proces po powierzchni, wydaje się, że to jest to samo, jak zaczniemy wchodzić głębiej w proces, to okazuje się, że te reguły biznesowe, które są tam zastosowane, są inne i proces wymaga dostosowania. Więc ja bym bardziej powiedział, że trudno jest zbudować takie półkowe roboty, które można wdrażać bez żadnej kustomizacji. Tak, no mi się wydaje, że wręcz przewaga robotów nie polega na tym, że można coś stawić na półkę, tylko jak łatwo się je konfiguruje i dostosowuje. Tak. Faktycznie samymi robotami to nawet nie do końca szukamy. Natomiast jeżeli spojrzymy szerzej właśnie na jakiś proces zakupowy czy obiegu dokumentów, to możemy, znaczy i to wręcz gdzieś tam to się dzieje z drobnymi dostosowaniami, ale możemy stworzyć coś, co bardziej przypomina aplikację biznesową, jakiś taki interfejs ludzko-automatyczny, żeby rzeczywiście po bardzo krótkim dostosowaniu można było wdrożyć, bo ostatecznie przecież każda firma na przykład ma koszty, musi zaksięgować faktury, prawda? I to bardziej idzie w tym kierunku, natomiast faktycznie roboty same z siebie idealne są do tych sytuacji, kiedy jednak tych kilka dostosowań trzeba zrobić w logice i je można zrobić w bardzo krótkim czasie, a nie trzeba poświęcić x tygodni, miesięcy na development jakiegoś tam systemu, który by miał zbliżone funkcjonalności. Właśnie, żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, byśmy musieli się cofnąć do samego początku, dlaczego w ogóle roboty zaczęły się rozwijać. Właśnie zaczęły się rozwijać przez to, że w procesach nie mamy standardów, a roboty jesteśmy w stanie wdrożyć szybko,
proces, jakby nałożyć robota czy inne warstwy automatyzacji na systemy, które już istnieją, na inwestycje, które zostały już poczynione. Nie musimy jakby zaorać wszystkiego do zera i stawiać na nowo. Więc dlatego robotyzacja zaczęła tak się rozwijać. No i ważnym elementem też jest możliwość dostosowywania tego do bieżących potrzeb, no bo gdybyśmy mieli powiedzmy taki klasyczny system IT, jakaś zmiana w procesie by się pojawiła, no to by się okazało, że jakby wdrożenie tych zmian trwa stosunkowo długo, a nową wersję robota jesteśmy w stanie wdrożyć w ciągu jednego, dwóch dni. I tutaj znowu wracając do tego procesu w Scani, tam było tak, że jak my wrzuciliśmy ten proces już na produkcję, no on cały czas się rozwija, tam dodajemy kolejne reguły, ale tam był taki moment, szczególnie na początku, że my 2-3 razy w tygodniu wrzucaliśmy na produkcję nową wersję robota, bo robiliśmy jakieś dostosowania. Nie? I przy klasycznych systemach IT myślę, że tylko bardzo sprawne organizacje są w stanie robić to z taką dynamiką. Okej, okay. Tutaj parę zdań temu wspomniałeś o tych purchase orderach, które jeszcze nie do końca tutaj może u nas w Polsce funkcjonują. No, powiem ci, jest kilka takich branż, gdzie bez purchase ordera to umowy nie jesteś w stanie realizować. Tak. Znamy to. No wtedy, właśnie. Wtedy zlecenia są procesowane parę tygodni, zanim to przejdzie przez całą machinę administracyjną. Tak. A jak na fakturze nie ma PO, to zapomnij o jej zapłaceniu. Dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, coś wam pokażę. Zmienię nam tutaj dla tych, co nas oglądają, lekko wizerunek, bo ostatnio dostałem takie coś, zobaczcie. Kojarzę. Gratuluję, Wiktor. Takie coś mi przyszło i tym samym ja bym chciał płynnie przejść do tego tematu. Dla tych, co oczywiście słuchają tej audycji jako podcast, a nie jako materiał na YouTubie, to warto powiedzieć, że pokazałem taki certyfikat ukończenia szkolenia, a w zasadzie pewnego fragmentu akademii, która jest realizowana przez Mindbox. I słuchajcie, ja nie bez kozery do tego nawiązuję i w ogóle mega się cieszę, że możemy ten temat tutaj wpleść w naszą rozmowę. Dlatego, że mam takie wrażenie, że pomimo już coraz większej świadomości tego, czym są roboty, jak można nad nich pracować, kto z nimi może pracować, gdzie możemy je zastosować, to jednak diabeł tkwi w szczegółach i ta wiedza nie do końca jest uporządkowana. Wy wpadliście na pomysł stworzenia akademii. Ja wam zostawię tutaj pole do powiedzenia, jaka jest konkretna nazwa tej akademii, skąd się w ogóle wziął pomysł, ale chciałbym, żebyśmy tutaj naszym słuchaczom i widzom przybliżyli, po co powstała ta przede wszystkim akademia, dla kogo ona jest kierowana i co można wyciągnąć z niej, już mówiąc tak bardzo praktycznie. Jasne, to mogę ja nawet zacząć i ja nawet spróbuję zacząć od tego, dlaczego ona powstała, bo to w sumie nie jest takie oczywiste, jak sam się nawet ostatnio zacząłem zastanawiać, to my przecież jesteśmy firmą, dostawcą rozwiązań, wdrożeń, które de facto, no my z Krzyśkiem i z tym Mindboxem zarabiamy na tym, że ludzie teoretycznie im mniej wiedzą, co ta technologia potrafi, tym więcej pracy dla nas. A my tu nagle wymyśliliśmy, że chcemy ludzi szkolić. No co więcej, to zresztą to nie jest tylko jedna nasza inicjatywa. Tak naprawdę ta akademia i idea właśnie wyjścia ze szkoleniami na zewnątrz, to była trochę taka bardziej konsekwencja tego, co robiliśmy wcześniej. My współpracujemy z Uniwersytetem Łódzkim, który ma kierunek studiów robotycznych na Wydziale Zarządzania, co w ogóle jest dla mnie fantastyczną sprawą, że w zasadzie w jednym z głównych naszych centrów outsourcingowych, na uczelni, która rzeczywiście co rok wypuszcza na rynek też bardzo mocno dedykowany do pracy właśnie w tych dużych centrach, my kształcimy teraz ludzi, którzy rzeczywiście już są technologicznie sprawni. To jest dla mnie świetna idea, bo rzeczywiście dzięki temu się pozycjonujemy jako raczej ci, którzy wygrają. Mocno to liczę, że rzeczywiście jesteśmy w stanie tą większą wartość tym korporacjom, które decydują się inwestować w Polsce, przynosić dzięki temu, jakich mamy ludzi. Więc to jest taka inicjatywa, którą wspieramy. No Krzysiek też, jak wspomnieliśmy na początku, że został tym MVP w UiPath-ie, to też nie dlatego, że bardzo szybko pisze roboty, tylko w zasadzie z tego, co opowiadałeś, byłeś dosyć gruntownie przemaglowany i między innymi z tego, że też Krzysiek się sporo dzieli informacjami, wiadomościami ze świata robotyzacji i też jest, ma swoje, że tak powiem, działalność taką wychodzącą poza stricte takie czysto wdrażanie projektów. I to się chyba bierze stąd, że my po prostu wierzymy w tą ideę. Rzeczywiście to nie jest tylko takie cyniczne, przyziemne zarabianie na projektach, ale to jest też po prostu wdrażanie technologii po to, żebyś pomagały ludziom.
i że my rzeczywiście jesteśmy w stanie to zrobić i że my naprawdę wierzymy w to, że to jest pomoc i że my tego potrzebujemy. Natomiast tutaj są takie dwa ale. No, na tych dwóch ale się zatrzymaliśmy, zanim stworzyliśmy Akademię. Pierwsza sprawa jest taka, że my już wcześniej robiliśmy szkolenia zamknięte dla naszych klientów, ale nie wszędzie. I w tych zespołach, które rzeczywiście Krzysiek z ekipą przeszkolił, projekty idą po prostu bez porównania sprawniej. Więc to jest naturalnie też korzyść dla nas, bo oczywiście, tak jak powiedziałem, no my częściowo oddajemy tutaj trochę know-how, ale dzięki temu tak naprawdę no wszyscy mamy i więcej projektów i sprawniej przechodzą i w sumie więcej satysfakcji i korzyści z tego osiągamy. Więc to po prostu jest sytuacja, której trudno nie korzystać. Drugie ale jest takie już bardziej może globalne, ja czasami może mam takie tendencje, że do tego uciekam, ale wydaje mi się, że warto być świadomym świata dookoła, że tak jak sobie powiedzieliśmy, że automatyzacja raczej tworzy miejsca pracy niż je zabiera, to ona naturalnie nie do końca działa tak, że ci, których stanowiska w dłuższej perspektywie przestaną istnieć przez to, że już te manualne czynności będą zautomatyzowane, to oni naturalnie nie będą korzystali z tego, że teraz można pracować, być inżynierem machine learningu i tworzyć algorytmy, które będą zmieniać świat. I naprawdę bardzo zależy nam na tym, że oczywiście tak jak teraz roboty nikogo nie zwalniają, to prawda, no w dłuższym terminie umówmy się, no część miejsc pracy po prostu się zmieni. I my bardzo chcemy też dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby pomóc czy menadżerom, czy ludziom, czy wszystkim tym, którym zależy na rozwoju, czy swoim, czy swoich ludzi, dać możliwość tego, żeby rzeczywiście umieć zapoznać się z pracą projektową, z pracą z technologią szerzej, tu już nie mówimy tylko o robotach, bo to jest zupełnie inna filozofia pracy. Jeżeli ktoś jest specjalistą, jeżeli ktoś w swojej dziedzinie jest księgowym, jest specjalistą od podatków, jest nie wiem, specjalistą od kadry płac, jakby możemy sobie wyobrazić mnóstwo takich miejsc, gdzie ten know-how jest niezwykle cenny, to wcale nie jest naturalne dla tych osób, co to znaczy z takiej bieżącej pracy z własnymi kompetencjami przejść i przeewolować do pracy bardziej projektowej, bardziej koncepcyjnej, jak wymyślić, co zmienić, to my się tutaj naprawdę staramy właśnie na bazie technologii taką filozofię szerzyć, bo niestety wygląda na to, znaczy stety czy niestety, ta wartość tutaj jest nieodzowna, w sensie umiejętność połączenia swoich kompetencji dziedzinowych z pracą projektową, z wdrożeniem, z wymyślaniem, co można usprawnić. To, co my robimy, tak sobie też ostatnio pomyślałem, to jest zbliżone do tego, co filozofia linowa i szerzenie jej w korporacjach zrobiło z myśleniem o swoim miejscu pracy odnośnie optymalizacji procesów. W sensie to była taka fajna ewolucja, że ludzie od kiedy zetknęli się z takim myśleniem linowym szerzej, zaczęli myśleć o tym, co w sumie dookoła siebie można pozmieniać, żeby usprawnić. To my chcemy zrobić podobny efekt i nie tylko my, ale my zdecydowanie też, że usprawnić to jedno, ale też zautomatyzować, żebyśmy myśleli do przodu, że to nie jest powiedziane, że to, co my robimy teraz, to za 10 lat będziemy robić tak samo. Jest prawie pewne, że tego tak nie będzie. A co oznacza, że musimy nabrać te umiejętności, jak patrzeć na technologię, jak się do niej przygotować, jak oszacować, jakie korzyści możemy osiągnąć, ale też w jakim czasie, jakim koszcie, to temu przyświeca nasza akademia, które rzeczywiście mamy w tej chwili dwa kursy otwarte. Pierwszy jest RPA Foundations, które Wiktor, ty ukończyłeś, to jest rzeczywiście ta strona bardziej biznesowa, takie przygotowujące się do pracy z projektami, natomiast mamy też szkolenie bardziej techniczne, ono się nazywa UiPath w praktyce, natomiast ono też wychodzi poza samą technologię robotyczną, to już bardziej dla tych, którzy faktycznie chcą też po prostu sami zakasać rękawy i się automatyzować w sposób praktyczny, no to my tutaj faktycznie dzielimy się zarówno z naszego doświadczenia i takiego projektowego, bo to rzeczywiście zdarzyło się nam przeprowadzać na dużą skalę międzynarodową projekty, ale też czysto takiego technicznego, czyli co my już tej technologii potrafimy i możemy przekazać innym. No, w praktyce to działa tak, że jak w firmie pojawiają się kompetencje z zakresu robotyzacji, to okazuje się, że tych inicjatyw projektowych pojawia się coraz więcej, no bo wtedy pracownicy wewnątrz firmy zaczynają widzieć pewne obszary, gdzie coś można zautomatyzować i zoptymalizować. I tak jak Konrad też wcześniej wspomniał, jakby roboty to jest jedna z rzeczy, które my wykorzystujemy do automatyzacji, bo wdrażamy też OCR, wdrażamy modele uczenia maszynowego, wdrażamy aplikacje biznesowe,
biznesowe, wdrażamy aplikacje, które układają workflow dokumentacji, więc tej technologii jest tak dużo, że osoby, które mają wiedzę domenową, trudno jest to wszystko złapać i jakby jeszcze wykorzystywać to w praktyce. I bardzo często to działa tak, że jak w firmie pojawiają się kompetencje z zakresu, powiedzmy, szeroko inteligentnej automatyzacji procesów, no to czasami zdarza się tak, że pracownicy wewnątrz firmy zajmują się jakimiś prostszymi inicjatywami, prostszymi wdrożeniami, takimi szybkimi zwycięstwami, a te większe procesy, takie wielowymiarowe, które składają się z wielu etapów, wielu kroków, są przekazywane na zewnątrz. Nie? I to jest, i to się składa w taką fajną sumę wielu wdrożeń. I to jest taki model, który my najbardziej lubimy, no bo wtedy też jak mówimy na przykład o ograniczeniach, albo nawet jak rozmawiamy o oczekiwaniach co do automatyzacji, to jest dużo łatwiej wytłumaczyć, dużo łatwiej zrozumieć, dużo łatwiej znaleźć konsensus na temat tego, czego możemy się faktycznie spodziewać. Słuchajcie, będziemy płynęli do końca, ale mam jeszcze takie dwa pytania w odniesieniu do tej akademii. Kto jest grupą docelową, która powinna wziąć pod uwagę udział w tego typu projekcie? Okej, to tutaj myślę, że warto by było rozdzielić to, jaka jest grupa docelowa dla szkolenia Foundations, a jaka jest grupa docelowa dla tego szkolenia takiego bardziej technicznego. I dla tego szkolenia Foundations grupą docelową są osoby najczęściej bezpośrednio z biznesu, to mogą być właściciele procesów, czy nawet eksperci procesowi, ale również kadra zarządzająca, no bo też dobrze, żeby ta idea dotycząca automatyzacji, robotyzacji szła od góry w dół. Oczywiście bardzo często zdarza się tak, że inicjatywy są oddolne i to jest super, ale zawsze musimy znaleźć kogoś, kto powiedzmy pobłogosławi nasze pomysły, więc kadrę zarządzającą też jak najbardziej zapraszamy na takie szkolenia. I tą samą grupę docelową można by było skopiować na to szkolenie techniczne, bo oczywiście dobrze jest, żeby te same osoby zrozumiały dokładnie, co tam się kryje od spodu. Nawet jeśli te osoby później nie będą samodzielnie programowały robotów, to dobrze, żeby wiedziały, jakie są możliwości, jak to się buduje, co roboty mogą, a czego nie mogą, z czym sobie poradzą, z czym sobie nie poradzą. Później jak układamy procesy, to też jakby zaczynamy mówić dokładnie tym samym językiem. A do tego szkolenia technicznego również bardzo chętnie zapraszamy osoby z działów IT, jakby tak mówiąc bardzo szeroko, osoby, które chcą budować roboty dla siebie albo dla kolegów z działów, czy nawet zbudować jakieś Center of Excellence i wdrażać wewnętrznie roboty. Tak, aczkolwiek tu zupełnie, że oczywiście to szkolenie jest stworzone tak, że absolutnie z IT nie trzeba być, wręcz wszyscy właśnie ci, którzy czują tą potrzebę, że chcieliby też stać się poza tym, że są specjalistami w własnej dziedzinie, gdzieś tam w procesach biurowych chcieliby się stać też zdolni do wdrażania i pracy z technologią, to jak najbardziej, to myślę, że to jest ta grupa, czyli nie tylko ci, co pracują przy projekcie, ale też być może mieliby ochotę sami potrafić taką automatyzację sobie wdrożyć. Jakby się pojawiło pytanie, na przykład ktoś z księgowości powiedział, jestem księgowym, jakby pracuję na aplikacjach, na systemach naszych wewnętrznych, czy ja sobie poradzę na szkoleniu Foundations, jak najbardziej tak, czy poradzę sobie na szkoleniu technicznym, też jak najbardziej tak, bo my tam jakby zaczynamy od pokazania interfejsu, od takich najprostszych aplikacji typu Hello World, żeby tam wyświetlić jakiś komunikat, do bardziej złożonych, które już realizują jakiś konkretny proces. Więc tacy specjaliści procesowi są jak najbardziej mile widziani na tego typu szkoleniach. Tak, do tego, co powiedziałeś, może takie drobne uzupełnienie, rzeczywiście naprawdę mnóstwo satysfakcji, przynajmniej mi, przynosi to, że jak zaczynamy współpracę, no z reguły jednak się zaczyna tą współpracę właśnie gdzieś tam z kimś z działu finansowo-księgowego, no głównie jednak księgowość najłatwiej jest znaleźć na początku procesy. I jak ten projekt trwa kilka tygodni, już mamy wdrożone kilka miesięcy, to najczęściej się wtedy już wyklaruje taki pełnoprawny, po stronie klienta, taki pełnoprawny czempion automatyzacji, który wcześniej był właśnie księgowy, może był tym liderem księgowości, a być może właśnie nie, być może miał stanowisko specjalistyczne, ale
ale dosłownie w ciągu naprawdę krótkim czasie staje się takim trochę niosącym kaganek oświaty już nie tylko w swoim zespole, ale szerzej w organizacji, no co można zrobić za pomocą technologii, jak się do tego przygotować, jak wdrożyć to. I to przyznaję, że ta transformacja przynosi dużo satysfakcji mi i z tego, co widzę, też tym osobom, tak? Bo to tak jak powiedzieliśmy, to są bardzo pożądane umiejętności, to jest bardzo pożądana w ogóle funkcja, łączenie umiejętności wdrażania technologii wraz z wiedzą specjalistyczną, natomiast faktycznie jak mamy możliwość obserwowania tego w praktyce, to jest no, fajny proces i cieszymy się, że to, co teraz opowiadamy, to nie jest tylko... Mamy taką fajną sytuację, dosłownie w trzech zdaniach. Jedna z osób, która zajmowała się master data, zakładaniem dostawców, jakby modyfikowaniem dostawców w jednej z dużych firm, była takim ekspertem typowo procesowym. I my w tym dziale zaczęliśmy wdrażać pierwsze roboty. No i zadziało się tak, że ta osoba jakby to, co wykonywała manualnie, to, co się teraz dzieje się automatycznie, ale chciała się nauczyć robotów, zobaczyć, jak działają roboty, jakby poświęciła sporo czasu samodzielnie na zgłębienie tych narzędzi i w tym momencie jest tak, że stanowisko tej osoby zmieniło się z Master Data Manager na RPA Specialist i to jest teraz osoba, która odpowiada za roboty w swoim dziale, ale również tą wiedzę przenosi na zewnątrz. To jest osoba, która jakby nie... działało na systemach, ale nie była taka typowo technologiczna, nie? I takie sytuacje naprawdę się zdarzają i to jest super. No i to, co warto dodać, to ta osoba już nie zajmuje się tylko tym jednym swoim procesem, ale robotami, które wykonują x procesów. No coś, co bez wdrożenia technologii było absolutnie niemożliwe. Nie? Administruje część naszych robotów plus tworzy własne i naprawdę to jest mega. Ale żeście się rozkręcili. Dajcie spokój. Jedno pytanie, a wy tutaj strzelacie. Dobra, słuchajcie, będziemy płynęli do brzegu, bo tutaj już pół godzinki rozmowy mamy za sobą, ale ja bym chciał, żebyście jeszcze powiedzieli, gdzie warto poszukać więcej informacji na temat tej akademii. Czy to jest jakoś dostępne na stronach internetowych, czy trzeba gdzieś specjalnie zapukać, zadzwonić? Tak, Wiktor, na pewno jest na naszej stronie i jeżeli tutaj rzeczywiście będziesz publikował to wideo, to my bardzo chętnie się podzielimy linkami, odnośnikami i jak najbardziej zapraszamy, tam można się zapoznać i są kontakty też do osób, które chętnie udzielą więcej informacji. Tak jak też szerzej staramy się budować też naszą stronę w taki sposób, żeby można się było zapoznać nie tylko z ofertą, ale też z tym, co na przykład z przykładami automatyzacji, jakie można wdrożyć. Także jak najbardziej gdzieś tam wszyscy, którzy nas oglądają czy słuchają, to mam nadzieję, Wiktor, że mamy możliwość właśnie łatwego podzielenia się linkiem do naszej strony. Gdzie jest. Dobrze jest też obserwować profil Mindboxa na LinkedInie, bo tam wrzucamy wszelkie informacje na temat szkoleń, właśnie jakichś takich dodatkowych inicjatyw. Też się dzielimy takimi konkretnymi pomysłami na wdrożenia, tworzymy infografiki. Poza takimi szkoleniami też organizujemy często webinary, na które wstęp jest zawsze za darmo, więc dobrze to śledzić. Na takich webinarach też staramy się przekazać jak najwięcej wiedzy, takiej typowo praktycznej. Tak, raczej pokazujemy przykłady niż opowiadamy o tym, co można. Dobra, słuchajcie, panowie, dzięki serdeczne. Oczywiście ja potwierdzam, że te linki, o których Konrad wspomniałeś, dołączymy do opisu tego odcinka, żeby łatwo było sobie dotrzeć do tychże informacji i zaciągnąć jeszcze więcej wiedzy. Ja sobie też pozwolę podczepić wasze profile LinkedInowe, gdyby ktoś chciał z wami bezpośrednio się spotkać, skontaktować, pogadać, temat rozwinąć. A tymczasem będziemy kończyć na dzisiaj kolejny odcinek, kolejne spotkanie poświęcone robotyzacji, digitalizacji, światu robotów. Panowie, serdeczne dzięki za rozmowę. Dzięki, Wiktor, za rozmowę również. Dziękuję bardzo. Przyjemność. Trzymaj się. Cześć.